Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Franciszek Karpiński. Do Justyny. Tęskność na wiosnę. Już tyle razy słońce wracało i blaskiem swoim dzień szczyci, a memu światłu cóż to się stało, że mi dotychczas nie świci? Już się i zboże do góry wzbiło i ledwie nie kłos chce wydać. Całe się pole zazieleniło, mojej pszenicy nie widać. Już słowik w sadzie zaczął swe pieśni, gaj mu się cały odzywa. Kłócą powietrze ptaszkowie leśni, a mój mi ptaszek nie śpiwa. Już tyle kwiatów ziemia wydała po onegdajszej powodzi. W różne się barwy łąka przybrała, a mój mi kwiatek nie schodzi. O wiosno, pókiż będę cię prosił, gospodarz zewsząd stroskany, jużem dość ziemię łzami urosił. Wróć mi, urodzaj kochany. Czytał Jan Staszczyk.